Kostrzyn i Bastion Filip, fragment dawnej twierdzy Kostrzyn. Twierdzy, która powstała prawie 500 lat temu z inspiracji Jana Hohenzollerna w bardzo dobrym militarnie miejscu u ujścia rzeki Warty do Odry oraz na rozlewiskach obu rzek. Twierdzy, którą, jak twierdził Napoleon Bonaparte, a facet znał się na rzeczy, nie można było zdobyć. Sam Napoleon twierdzy nie zdobywał, bo obrońcy oddali ją bez walki. Bez walki nie odbyło się za to w 1945 roku, kiedy to Rosjanie atakowali Kostrzyn niemiecki i zniszczyli doszczętnie twierdzę oraz miasto, które znajdowało się w niej. Najsłynniejszym więźniem twierdzy Kostrzyn był książę Fryderyk, późniejszy król Prus, Fryderyk Wielki, który w wieku 18 lat postanowił uciec z Berlina do Londynu ze swoim przyjacielem, po prostu surowego miał ojca. Skończyło się tym, że on siedział, a jego przyjaciela na jego oczach tu w Kostrzynie ścięto. Te i inne historie poznać możecie w bardzo dobrym multimedialnym muzeum twierdzy Kostrzyn w Bastionie Filip, za moimi plecami. Być może wśród nich jest też historia o tym, dlaczego Fryderyk Wielki tak bardzo nie lubił Polaków, że doprowadził, czy był inspiratorem pierwszego rozbioru Polski. Być może nie lubił Polaków dlatego, że podobno, zdaniem wielu historyków, był w wieku nastoletnim w Warszawie na dworze króla Sasa i wyjechał z Warszawy z chorobą weneryczną, która doprowadziła do jego impotencji. Ale to już zupełnie inna historia.